Berlioz, Berlioz! Bulgotało w mózgu Scyopy. Przecież to się po prostu nie mieści w głowie. Ale nie mógł zbyt długo zamartwiać się tym niepokojącym wydarzeniem. Nakręcił numer gabinetu dyrektora finansowego Varieté Rimskiego. Sytuacja Scyopy była wyjątkowo niezręczna. Po pierwsze, cudzoziemiec mógł się obrazić, że Scyopa sprawdza jego słowa nawet po okazaniu kontraktu, a po drugie nie miał pojęcia, jak zacząć rozmowę z dyrektorem. Bo rzeczywiście, przecież nie sposób go zapytać, nie wie pan przypadkiem, czy nie zawierałem wczoraj z profesorem czarnej magii kontraktu na 35 tysięcy rubli. No, przecież tak rozmawiać nie może. Halo? Rozległ się w słuchawce ostry, nieprzyjemny głos Rymskiego. I dzień dobry panu, cicho powiedział Scyopa. Mówili, chodzi o to, że siedzi teraz u mnie ten Volant, więc ja chciałbym się dowiedzieć, co tam słychać z dzisiejszym koncertem. A, ten mag, odezwał się w słuchawce Rymski. Zaraz będą afisze. Słabym głosem powiedział Scyopa. Do widzenia. A kiedy pan przyjdzie do teatru? Zapytał Rymski. Za pół godziny, odpowiedział Scyopa, odwiesił słuchawkę i ścisnął rękami płonącą głowę. Ujojojojojoj, to paskudna historia. Cóż to się dzieje z tą pamięcią, obywatele? Jednak niepodobna było dłużej siedzieć w przedpokoju. Więc Scyopa z miejsca ułożył sobie plan. Za żadną cenę nie dać poznać, że ma tak niewiarygodną lukę w pamięci. Oraz natychmiast sprytnie i ostrożnie wywiedzieć się od cudzoziemca, co on właściwie ma zamiar zademonstrować dziś wieczór w powierzonym Scyopie Varieté. Scyopa odwrócił się plecami do aparatu telefonicznego i w wiszącym w przedpokoju lustrze, o którym już dawno zapomniała leniwa Grunia, wyraźnie zobaczył jakiegoś dziwacznego, długiego jak żerć osobnika w binoklach. Osobnik ten ukazał się w lustrze i przepadł. Przerażony Scyopa uważniej spojrzał w głąb przedpokoju i znów się zachwiał. Zobaczył bowiem w lustrze ogromnego czarnego kocura, który przeszedł przez przedpokój i także znikł. Scyopa zatoczył się, serce w nim zamarło. Co się ze mną dzieje? Pomyślał. Czy ja by nie oszalałem? Skąd te odbicia? Zajrzał do przedpokoju i z przerażeniem zawołał. Grunia! Co to za kot pęta się u nas? Skąd on się wziął? I jeszcze jacyś się tu kręcą. Proszę się nie obawiać, dyrektorze. Odezwał się jakiś głos, ale to nie był głos Gruni, tylko gościa z sypialni. To mój kot. Niech pan się nie denerwuje. A Gruni nie ma. Wysłałem ją do Woronerza. Skarżyła się, żeście jej urlop zarwali. Słowa gościa były tak nieoczekiwane i pozbawione wszelkiego sensu, iż Scyopa uznał, że się przesłyszał. Kompletnie oszołomiony truchtem podbiegł do sypialni i osłupiał. Włos mu się zjeżył, a czoło pokryły drobne kropelki potu. Gość nadal przebywał w sypialni, ale już nie sam, tylko w towarzystwie. W drugim fotelu siedział typ, który przywidział się Scyopie w przedpokoju. Teraz było widać wyraźnie. Pierzaste wąsiki, jedno szkło binokli połyskujące, a drugiego brak. Ale w sypialni działy się poza tym rzeczy znacznie okropniejsze. Na pufie pojubilerowej rozwalił się w nonszalanckiej pozie trzeci kompan, przerażających rozmiarów czarny kocur z kieliszkiem wódki w jednej łapie i z widelcem, na który zdążył już nadziać marynowany grzyb, w drugiej. Światło w sypialni i tak słabe zaczęło do reszty przygasać w oczach Scyopy. A więc tak się właśnie zaczyna obłęd, pomyślał i złapał się za futrynę.
Jak widzę, jest pan nieco zdziwiony, najmilszy dyrektorze, zapytał Woland, szczękającego zębami Stiopę. A tymczasem nie ma się czemu dziwić. To po prostu moja świta. Kocur akurat wypił wódkę i dłoń Stiopy zsunęła się po futrynie. A dla mojej świty potrzebne mi jest miejsce, mówił dalej Woland. Także o kogoś z nas jest w tym mieszkaniu za dużo. I wydaje mi się, że tym kimś jest właśnie pan. Oni! Oni! Koźnym głosem zabeczał długi kraciasty, używając w stosunku do Stiopy liczby mnogiej. W ogóle w ostatnim czasie paskudnie cię świnią. Piją, wykorzystują swoje stanowisko, śpią z kobietami i cholery nie robią. Zresztą nie mogą nic robić, bo nie mają zielonego pojęcia o tym, czym się zajmują. Mydlą tylko oczy zwierzchnikom. Służbowym samochodem rozjeżdżają bez skrupułów, naskarżył zagryzając grzybkiem kot. Stiopa już prawie zupełnie osunął się na podłogę i słabnącą dłonią drapał futrynę, kiedy stał się świadkiem jeszcze jednego. Czwartego już nadprzyrodzonego zjawiska we własnym mieszkaniu. Wprost z trema, z tafli lustra, wszedł do pokoju mały, o nieprawdopodobnie szerokich barach osobnik w meloniku na głowie. Z ust sterczał mu kieł, zniekształcający jego i tak niezwyczajnie szpetną fizys. W dodatku był płomiennie rudy. Ja, włączył się do rozmowy nowo przybyły, to w ogóle nie rozumiem, jak to się stało, że on został dyrektorem. Rudy mówił coraz bardziej nocowym głosem. Z niego przecież taki dyrektor, jak ze mnie arcybiskup. I ty nie przypominasz arcybiskupa Sasello, zauważył kot, nakładając sobie parówki na talerz. Przecież właśnie o tym mówię, oświadczył przez nos Rudy i zwracając się do Wolanda zapytał z szacunkiem, czy można, meser, przepędzić go z Moskwy do wszystkich diabłów? Won! Jeżąc sierść, ryknął nagle kot. W tym momencie sypialnia zawirowała, Stiopa uderzył głową o framugę i tracąc przytomność pomyślał, umieram. Ale nie umarł. Kiedy ostrożnie otworzył oczy, poczuł, że siedzi na czymś kamiennym, dookoła coś szumiało. Kiedy otworzył oczy szerzej, zrozumiał, że słyszy szum morza. Co więcej, fale kołyszą się tuż u jego stóp, a on sam, krótko mówiąc, siedzi na końcu mola. Ma nad głową błękitne, połyskujące niebo, za plecami zaś białe, rozrzucone na wzgórzach miasto. Nie mając pojęcia, jak się postępuje w takich wypadkach, Stiopa wstał i na dygocących nogach pomaszerował molem ku brzegowi. Na molu stał jakiś człowiek, palił papierosa, spluwał na falę, popatrzył dziko na Stiopę i przestał pluć. Wtedy Stiopa wykonał następujący numer. Upadł na kolana przed nieznajomym nałogowcem i zapytał. Błagam, niech mi pan powie, co to za miasto? A? Gotów, powiedział bezduszny palacz. Nie, jestem pijany, ochryple powiedział Stiopa. Coś się ze mną stało, jestem chory. Gdzie ja jestem? Co to za miasto? No i Jałta. Stiopa cicho westchnął, upadł bokiem na ziemię, uderzając głową o nagrzane kamienie mola. Świadomość opuściła go.